Z Ewangelii według świętego Marka. O niewierzący ludzie, jak długo mam być jeszcze z wami? Troszeczkę Pan Jezus dzisiaj odpowiada na pytanie, skąd się bierze wiara. Bo mówi tak, jesteście niewierzący i moim jedynym remedium na tą waszą wiarę, niewiarę, jest być z wami. Jednym słowem Jezus łączy kwestię wiary z kwestią obecności. Będziesz wierzący tylko, jeżeli będziesz przebywać z Jezusem. Jeżeli nie będziesz, to twoja wiara się wyczerpie, skończy, zachwieje, stanie się pełna wątpliwości i na koniec upadnie. Jesteście niewierzący, mówi Jezus, tym bardziej będę chciał być blisko was, bo tylko w tym jest nadzieja na zmianę stanu rzeczy. Nie w decyzjach, nie w jakimś pragnieniu wewnętrznej przemiany rodzi się wiara. Wiara się rodzi w doświadczeniu, że Bóg jest obecny w moim życiu, mimo tego, że wielokrotnie ignorowałem tą obecność, że wielokrotnie na tą obecność reagowałem może nawet wrogością, a przynajmniej obojętnością. Do zobaczenia jutro. 21. Panie Jezu, bez Twojej łaski jestem niewierzący, gotowy wątpić we wszystko i zdruzgotany otaczającym mnie mrokiem. Tylko w Tobie i w Twojej bliskości odnajduję nadzieję dla swojej wiary. Przymnóż mi jej, pozostając blisko. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.